Kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski, dziesiątki, a nawet setki kilometrów do pokonania na nogach, rowerem czy w wózku, w deszczu i upale. Po to, żeby wziąć udział w uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze. Do Częstochowy przybywają kolejne grupy pielgrzymów, których jest już na miejscu około 25 tysięcy. Magda Sincewicz. Idą z najdalszych krańców Polski. Sami, w parach, prywatnie albo służbowo. Każdy w swoim tempie. Nieraz kilka, nawet kilkanaście dni. To czas, kiedy mogą być sam na sam ze swoimi myślami. Przede wszystkim myśli się o intencjach, ale przede wszystkim też idzie się z grupą. Więc czuję się wspólnotę, wspólne śpiew, wspólne modlitwy. I to jest właśnie, myślę, taki ważna część pielgrzymki. Pielgrzymki, która od wielu lat gromadzi na Jasnej Górze tysiące wiernych. Niektórzy na uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i rocznicę cudu nad Wisłą przybywają nawet 50 raz. Ich wiara jest radosna, pogodna, chcą się dzielić nią. Myślę, każdy, kto przyjdzie, wyjdzie na ulicę, na Aleję Najświętszej Marii Panny, żeby pozdrowić pielgrzymów w drodze, czy nawet gdzieś, gdzie przechodzą tylko, czy nocują, tam wszędzie wszyscy zarażają się tą radością. Radością, która nie zawsze towarzyszy im na co dzień, dlatego chcą dawać przykład innym. Czasy są strasznie trudne, ja zawsze to mówię, że okropne są czasy i jeżeli my rodzice nie wychowamy dobrze, to nie wiadomo, jak te dzieci potem... Czy będą chciały, czy zboczą z tej drogi. Drogi, która akurat w tych dniach prowadzi wszystkich pielgrzymów na Jasną Górę, nie tylko zresztą pieszo. No to tak ciężko opisać, to jest uczucie gdzieś tam ze środka wypływa, szczególnie jak się te 300 kilometrów minie i się dojedzie. Tak to wtedy jest takie przejęcie. We wtorek 15 sierpnia o godzinie 11 pielgrzymi wezmą udział w sumie odpustowej, którą na jasnogórskich Błoniach odprawi arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Weźmie w niej udział kilkadziesiąt tysięcy osób.